na mężczyznę wyjątkowo inteligentny. Wiesz, kuzynko, właściwie obywatel podobny jest do mnie. Kiedy byłem w jego wieku, wyglądałem kropka w kropkę tak samo. No wiecie, też. Kiedy mówię, to pewnie wiem. Szkoda, że ojciec nie dożył tej chwili. Panie Tukało. O, pardon. Pani hrabino, zostawiam pani dziecko jeszcze tylko na 3 minuty. Nie dłużej. Panie pozwolą, proszę. Pani hrabina sama nie powinna karmić. Czy zna pani może jaką młodą, zdrową matkę? Młodą, zdrową matkę. Tak. Młodą, zdrową matkę? Powie się. Aleksandrze, czy żona Aleksandra już wstała? Tak, proszę pani. Bo właśnie Aleksander od kilku dni jest szczęśliwym ojcem. Jak Aleksander myśli? Czy żona Aleksandra zechciałaby być mamką młodego pana hrabiego? To wielki zaszczyt dla mnie i dla Michalinki. Mizerniutkie toto. Nie wyżyje. Co robić, powiedzcie? Trzeba ratować. Nie uchowa się. Jajka! Synku! Jajinko, zbieraj się! Potrzebują cię we dworze. We dworze? A? No cicho, cicho, cicho. Śpi, dziecinko, moja mała, czas na ciebie już. Ja cię będę kołysała, a ty oczka zmruż. Nie śpi? Nie. Ej, rzeki podobne do naszego. Oczka takie same i rączki. Tylko dola inna. Mówiła stara Maciejowa, że nasze się nie uchowa. Thank you.
zrobiłem. Chodź. Coś ty tam robiła? Odpowiadaj. Zamieniłam je. Zamieniłeś dziecko? Swojej pani hrabiny. Betty, co ci jest, kochanie? Gdzie się czujesz? Dobrze, dobrze. No. Ale miałam taki dziwny sen. Zobaczyć dziecko. Ależ, kochanie, syn Mara. Ja na przykład teraz śniłam, że jestem strażakiem. No ale chodźmy. No ja także. Bo żebym tym komu wielką krzywdę zrobiła? Ale nie. Nikt się przecież nie dowie. A nasz syn będzie hrabią. Jaśnie panem. Boga w sercu nie masz. I zaraz otóż dziecko z powrotem. Tyle nam dobrego pani hrabina zrobiła, a ty... Masz rację, Aleksander. Złe mnie chyba opętało. Zaniosę z powrotem. Zaczekaj. Zobaczę, czy tam nie ma kogo. Gdzie się podziała Michalinka? Nie powinna była dziecka samego zostawiać. Boga mój jedynie kochany, patrz jaki on dzisiaj jest mizernutki. Biedactwo. No naturalnie, bo ma za mało świeżego powietrza. Nic podobnego, świeżego powietrza ma dosyć, tylko sypia źle. Sypia źle, bo mu spać nie dajesz. Kto mu spać nie daje? Ja! Ty, usta ci się nie zamykają. Mnie się nie zamykają usta. Tobie. To wiesz. Jakie on ma śliczne znamie, widziałyście? Jakie piękne znamie! Jakie piękne! Przecież ja dotąd nie zauważyłam. Ciekawa jestem, skąd się takie znamie bierze. Ludzie mówią, że to oznaka temperamentu. Ja też mam takie. Pani hrabina jest przy dziecku. Zauważyła znamie. Co robić? Co robić? A trzeba ci tego było. Teraz musi zostać tak, jak jest. Aleksander, co ty mówisz? No jakże inaczej? Powiesz prawdę, żeś zamieniła dzieci. I tak nie uwierzą. Jak uwierzą, to będzie jeszcze gorzej. Do więzienia pójdziesz. A mnie wyrzucą. Teraz już musi zostać. Tak jak jest. Gogo mój, kochany, drogi. A, jesteś Michalinko. Dzień dobry, jaśnie pani. Patrz, jak mały dziś zdrowo wygląda. O, uśmiecha się do ciebie. A wiesz, Michalinko, co ja dziś w nocy odkryłam? Gogo ma śliczne znamie tu. Nikt tego nie zauważył. A ty widziałaś? Nie widziałam. Nie? Kochani, drogi, jedyny mój. Wydaje mi się, jakby to było wczoraj, gdy siedziałam nachylona nad jego kołyską, a to już przecież od tego czasu upłynęło 10 lat. Tutaj stała jego kołyska. Nic podobnego. Nie tutaj, tylko tutaj. A pamiętasz, jak pierwszy raz powiedział mama? Cóż to za radość była. Boże. A zaraz następne słowo było ciocia. Wcale nie ciocia, tylko klocia od Klotylda. Klocia. No niech Matylda powie, czy było ciocia, czy klocia. No więc może było ciocia, ale w każdym razie miał na myśli mnie. Ciebie. Tak. No jak ci nie wstyd wmawiać w dziecko coś podobnego. Oj, nie naprawdę, zachowujecie się, jak gdybyście byli w wieku Kasi. Nie no. A gdzie jest Kasia? Poszła do ogrodu, a Gogo włóczy się po polach ze swoją flintą. Poluje na wrony. Żeby się tylko nie zaziębiła. Nie obawię się. Kasia jest mi tak samo droga jak Gogo. Przecież to córka mojej serdecznej przyjaciółki. Obiecała mi, kiedy umierała, że się Kasią zaopiekuje jak własnym dzieckiem i pokochałam ją. Aleksandrze, jak się ma wasz Maciuś? Proszę, jaśnie pani. Chłopakowi tylko głupstwa w głowie. Już 10 lat ma, pracować trzeba, a on... Thank you.
żyje. Biedny, tak ładnie śpiewał. Niech blada twarz odda sokolemu oku jego zdobycz. To panicz go zabił? Jak paniczowi nie wstyd? Mów do mnie, wodzu. Co ci ten biedny ptaszek zrobił? Gogo. To nie jest ptaszek, tylko łup. Niech blada twarz odda sokolemu oku jego łup. Sokole oko chce zdjąć skalp. Nie oddam. Co? Ty śmiesz mi się sprzeciwiać? Gogo. Nie wtrącaj się. Już ja sobie sam z nim poradzę. Czekajcie. Urządzimy ptaszkowi piękny pogrzeb. A na jego grobie zasadzę drzewko. Właśnie, że ja zasadzę drzewko. Każdy z nas zasadzi jedno. I nie będziemy się już nigdy kłócić. To będą takie drzewka przyjaźni. Drzewka przyjaźni. Chodź, Maciek. Ciocia Matylda dała mi piękną książkę. Będziemy we troje oglądać obrazki. Ja nie będę oglądał. I nie chcę, żeby Maciek oglądał. Dlaczego, Gogo? Bo nie życzę sobie tego. Bo nie życzę sobie tego. Dobrze, Gogo. W takim razie ja pójdę z Maćkiem. A idź, Maciek, idź, idź, idź. Panicz ma rację, panienko. Maciek powinien siedzieć w domu albo ze służbą, a nie tutaj. Nie, Aleksandrze. Maciek jest mlecznym bratem Boga i Gogo powinien o tym pamiętać. Przeproś, Gogo, Maćka, i nie kluczcie się już nigdy więcej. No pomyśl, co by to było, gdybyś ty był na miejscu Maćka. Przepraszam cię, Maćku. Myślisz. Idź już do domu, Maciuś. Obiad zaraz. Dobrze, mamo. Te obrazki. To dla ciebie. Książę i żebrak. Maciek, co ty tak po nocach nad książką siedzisz? Świecy szkoda, idź spać. Idę, mamo. I co ty takiego ciekawego w tej książce znalazłeś, że tak długo siedzisz, a? To taka historia o jednym małym księciu, jak przebrał się za żebraka i potem nie chcieli go wpuścić do zamku i musiał iść żebrać. Ale potem ten mały żebrak został księciem. Matusiu, czy wy nie wiecie, czy ten książę zostanie z powrotem księciem, czy już całe życie będzie musiał żebrać? Jeszcze nie doszedłem do tego. Idź już spać, Maciek. Idź spać. Już później. Boże, bądź miłościw, mnie grzeszny. Boże, bądź miłościw. A jutro z Kasią i Gogiem zasadzimy 3 drzewka przyjaźni. Przyjaźni zasadzone. Podajmy sobie ręce i przysięgnijmy, żeby było uroczyście. Przysięgamy. Przysięgamy. Że będziemy się zawsze przyjaźnili. Że będziemy się zawsze przyjaźnili. Nawet kiedy będziemy dorośli. Nawet kiedy będziemy dorośli. Aż do grobowej deski. A teraz blade twarze, sokole oko, wypali z wami fajkę pokoju. Zupełnie jak w książce. Gogo jest jakiś egzaltowany, wybuchowy. A kiedyż ma być wybuchowy, jeżeli nie teraz? Jak będzie miał 80 lat i podagrę? A. Brak mu męskiej opieki. Jak to brak? A ja to niby co? No. Pana Matylda zalicza do płci pięknej. Jak mówi, to pewnie wie. O, pardon.
Tak czy inaczej, zanadtośmy go wszyscy rozpieścili. A najbardziej to już chyba Bessie. Ja? Jak mówi, to pewnie i dlatego postanowiłam wysłać go do Anglii do szkół. Goga samego do Anglii? Bój się Boga. Brawo. Zupełnie niezła myśl. Książę Walii także kończył szkoły w Anglii, a źle na tym nie wyszedł. No tak, ale Gogo jest taki przyzwyczajony do towarzystwa Kasi i Maćka. O Maćku też już pomyślała. Musi pomagać rządcy. Zupełnie słusznie. Jest już w tym wieku, że czas mu przestać zbijać bąki. Kto wie, może z czasem będzie rządcą w Prudach. Jak mówię, to pewnie wiem. Ho, ho. Ho, ho. Raz i dwa i... trzy i cztery, raz i dwa, no uważaj, ja ci pokażę, raz i dwa i trzy i cztery, paluszki jak młote eczki. Bardzo dobrze, a dzisiaj lekcja skończona. Do widzenia. Do widzenia. Chodź tu. Podobało ci się? Bardzo. To wcale nie trudne. Chodź, to cię będę uczyła. Można? Się dorwał do tego pudła, co? Wszyscy harujemy, a ten psiak... Aleksander! Co ty robisz? Krać mu się zachciewa. Darmo zjad. Idź, Maciuś. Czemu ty się nad chłopcem znęcasz? Co on ci winien, żebyś go ciągle tylko bił i popychał? Co mi winien? To mi winien, że przez niego nie mam syna. Przez niego nie mogę rodzonego dziecka popieścić. I za to go nienawidzisz? To tylko mnie powinieneś, bo to ja przecie. A ciebie to już wolałbym nie widzieć. To przez ciebie chodzę z tą zbrodnią. Przez ciebie nie śpię od tylu lat. Męczę się bez żadnej winy. A myślisz, że dla mnie to nic? Że dla mnie to nie męka. Śmierć byłaby lżejsza niż takie życie. Cicho. Aleksandrze! Aleksandrze! Dostałam depeszę od pana Goga. Przyjeżdża, trzeba przygotować jego pokój. Maciek, napisałeś mi powitalną mowę dla hrabiego? No naturalnie. No to czytaj, a ja będę się uczył. I but sobie może się... Szanowny panie hrabio. Szanowny... Panie hrabio. Długie lata spędziłeś za granicą. Co? Długie lata spędziłeś za granicą. Długie lata spędziłeś za granicą. I dzisiaj w radosnym dniu twego powrotu. I dzisiaj w radosnym dniu twego powrotu. Z sercami pełnymi radości. Z sercami pełnymi boleści, nie radości wsiadać. Nie chcę but wylić ani w lewo, ani w prawo. No nie ma co, Maciek, ściągaj but. Więc... Szanowny panie hrabio, długie lata, mocniej macie z tego obiadu nie jadłeś. Długie lata spędziłeś za granicą.
A, szelma butna. No, zanieś książkę rachunkowo, panie hrabinie. Szanowny panie hrabio. Tak się cieszę, że Gogo dziś przyjeżdża. Jak prędko tu będzie? Już niedługo, ciociu, na pewno. Chodź no tu, Kasiu. Idę. Ducha? Chciałam z tobą już nieraz pomówić, dziecko. O czym? Wiesz, że przywiązałam się do ciebie jak do własnej córki. I dlatego, choć nie mówiłam nigdy o tym, marzyłam zawsze, żebyś stała się naprawdę moją córką. Nie było listu, żeby Gogo o ciebie nie pytał. Wiem, że pisywaliście do siebie. No cóż ty na to, Kasieńko? Tak, dzieci, ale nie myślałam o tym nigdy. Zastąpiłaś mi matkę, zaopiekowałaś się mną. Dobrze mi z tobą, ale... I mnie z tobą dobrze. I wierzaj, widzisz, Gogo to dobry chłopiec. Bardzo nawet dobry, ale lekkomyślny. Gdybyś została jego żoną, na pewno by się zmienił, a ja byłabym spokojna, wiedząc, iż syn mój ma taką żonę. Czy można? Proszę. Przyniosłem książkę rachunkową. Dobrze, Kasia, potem przejrzyj. No cóż, cieszysz się, że Gogo dziś przyjeżdża? Naturalnie, przyjazd pana Goga wszystkich nas bardzo cieszy. Właściwie to powinniście być ze sobą na ty. Przecież jesteście mlecznymi braćmi. Ach, słyszałam, jak wczoraj grałeś. Cudnie. Czyja to kompozycja? To pana Maćka. Pan pięknie komponuje. Brawo, brawo. Proszę. Maciusiu, proszę cię, przypilnuj, żeby reszta służby była gotowa na przyjęcie panicza. Nie powinnaś się tam pokazywać, rozumiesz? Toś to przecie mój... Cicho, głupia. Wiem, wiem. Ale go tyle lat nie widziałam. Jakże mogę zapomnieć, że go pod sercem nosiłam. A co, Maciek, a? Wszystko gotowe na przyjęcie pana hrabiego? Gotowe, ojciec. Chodź do tutaj, Maciek. Siadaj. Tyle masz wciąż pracy, Maciuś. Dlaczego mama wstała? Przecież doktor powiedział, żeby mama leżała. Bo się może pogorszyć. Widzisz, Gogo. Panicz przyjeżdża. To mama też chce wyjść na spotkanie. Myślałam sobie, stanę z boku, jak przyjedzie. Tyle lat go już nie widziała. Tak, tyle lat. Wyobrażam sobie, ile będzie miał do opowiadania o szerokim świecie. Może już o tobie zapomniał, Maciuś? Gogo? No co też, mama. Przysięgaliśmy sobie wieczną przyjaźń. Mamo, moja kochana, złota jedyna mamuśka. Mateńka, nie masz pojęcia, jak się cieszę, że znów jestem w domu. Synu mój najdroższy, kochany. Mamo, moja droga. Kochana, jedyna, najdroższa, Mateńko, kochana. Sali! Jak się masz, kochany chłop? Witam, wujeszka. No, jeżeli ty już tak wyglądasz, to ładnie muszę wyglądać ja. Bez! Ja furu, jak się zmienił. Wprawdzie nie furu, ale zmienił się na tym sali. Jaki piękny jest z niego mężczyzna. Bessie, wiesz, nie poznałbym cię tak odgodniałaś. Nie, naprawdę. A ja? Jeszcze bardziej. No i długo pan jeszcze napisał piękną mowę powitalną, jak widzę, bardzo się niecierpliwi. Złota. Wielce szanowny panie hrabio, długie lata spędziłeś za granicą. Dzisiaj, w radosnym dniu twego powrotu, z sercami pełnymi radości, przybywamy... Aby radośnie. Przybywamy, aby radośnie. Aby radośnie. No, przybądź, że pan nareszcie, bo nie ma konogła. Przepraszam pana, bardzo panie hrabio. Trochę mi się zakala pana. Niech żyje pan hrabio. Żyje. Gogo nie poznajesz? A, naturalnie. A co pan porabia, panie Macieju? Jestem pomocnikiem pana rządcy.
pani hrabi. No, to jest liczne. Aleksander. Dobry. Michalinka. No nie trzeba, Michalinko. Jak się masz? Nie macie pojęcia, jak jestem ogromnie, no niewymownie szczęśliwy, że jestem razem z wami. No, mój kawalerze, we mnie nie wmówisz, że ci tam było znowu tak bardzo źle. Ach, Londyn, cóż to musi być za cudne miasto. Nic podobnego, w Londynie jest mgła, ale Paryż. Piękny jest Paryż, piękny Londyn, ale ja wolę Prudy. Trzeci dzień już tutaj jestem, a jeszcze nie zdążyłem się rozejrzeć po starych kątach. Tak? To nie byłeś jeszcze przy trzech sosenkach, które zasadziliśmy z Maćkiem? A, ty nie wiesz jeszcze, że towarzysz twych zabaw dziecięcych nauczył się pięknie grać na fortepianie i nawet komponuje? Tak, to zasługa Kasi. Tak. Nie, to nie moja zasługa. Zasługa samego pana Maćka. Prawdziwy talent. Maciusiu, może byś nam coś zagrał? Nie chciałbym się popisywać swoją brzdąkaniną, pani hrabino. Ależ zagraj, prosimy pana bardzo. Naprawdę, bardzo pana prosimy. Niech pan zagra swoją ostatnią kompozycję, dobrze? A jednak, co to znaczy prośba Kasi? Bardzo pięknie, panie Maćku, bardzo. No Gogo, jakże jest twoje zdanie? Pan hrabia zapewne słyszał na szerokim świecie tylu znakomitych kompozytorów, także taka nieuczona gra jak moja. Dobrze. Nawet powiedziałbym bardzo dobrze. No, oczywiście jak na pomocnika rządcy. Pan Kasiu, czy pani przejrzy dzisiejsze rachunki? Naturalnie. Ależ nie, no chyba nie dzisiaj, Kasiu. Gogo, jak ty mogłeś tak powiedzieć? Skoro krytyka dosięga nawet panujących, to nie wiem, dlaczego miałaby omijać pomocników rządcy. To było bardzo nieładne. Gogo, przecież to twój mleczny brat. Wiesz, Kasiu, przez to, że pisywaliśmy do siebie tak często, zdawało mi się, żeśmy się zupełnie nie rozstawali. Widziałem, że się rosła. Ale nigdy nie przypuszczałem, że jesteś taka urocza, Kasiu. Kasiu, kocham cię tak, jak jeszcze nigdy nikogo nie kochałem. Czy chcesz zostać moją żoną? Tak, Gogo. Kasiu, moja złota kochana. Kasiu, dam ci wszystko. Obsypię cię brylantami, kwiatami. Kasiu. Gogo, a pamiętasz tę chwilę, kiedyśmy zasadzili nasze drzewka?
To było na znak wiecznej przyjaźni między tobą, mną a Maćkiem. Byliśmy wtedy jeszcze bardzo dziecinni, tak? Można? Zmarzliśmy i postanowiliśmy się ogrzać. Bardzo proszę. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, panie hrabie. No co, pracuje pan? Tak jest, panie hrabie. A nad czym to? Rachunki. Pan Maciek całymi dniami uprawia tutaj swoją magię. W tych cyfrach zamknięte są całe prudy. Boże, co by był to za chaos bez niego? Chciałbym poznać tę pańską magię. Bardzo proszę, panie hrabie. Ale nie, nie to. To, co pan schował. To są moje prywatne notatki, panie hrabie. Ach, prywatne notatki. Proszę. O, przepraszam państwa. Maciek, pozwól na chwilę. Bardzo państwa przepraszam. Ciekaw jestem, co ten Maciek ukrył przed nami. Był dziwnie zmieszany. Zupełnie jakbyśmy go złapali na gorącym uczynku. Gogo, co ty robisz? Oburzające. Ty wiesz, czym ten poczciwy Maciuś zajmuje się przez cały czas? Pisaniem muzyki. A więc cóż tym dziwnego? Przecież wiesz, że gra bardzo dobrze i czuje muzykę. Trzy serca poświęcam Kasi. Połóż to, Gogo. Maciek może przyjść i będzie mu przykro. Panie hrabio, to nie po dżentelmeńsku. Co? Ty będziesz miał uczuć dżentelmenerii, ty! Kogo proszę? Twoje szczęście, że tu jest Kasia. Chodźmy stąd. Czuję, że masz do mnie żal, Kasiu. Nie powinieneś był tego robić. Kiedy zdenerwowała mnie go poza. Chęć pokazania się czymś lepszym, niż jest w istocie. W gruncie rzeczy byłem przekonany, że chowa jakieś swoje nieczyste sprawki, ale nie przypuszczałem, że ośmiela się myśleć o tobie. A dlaczego przypuszczasz, że myślał o mnie? Przecież w płodach jest wiele Kasi. No wiesz, chyba nie zauważyłaś jego wzroku, jak patrzył na ciebie, jak do ciebie mówił. Chciałabyś, żebym ja to wszystko znosił spokojnie. Gogo, musisz mi coś przyrzec. Proszę cię bardzo. Nie chciałabym, żeby z powodu mojej osoby, a właściwie z powodu twoich dziecinnych podejrzeń, miała go spotkać jakaś krzywda. Nie zrobię mu żadnej krzywdy. Po prostu wydalę go z prudów. Jeżeli to zrobisz, to ja wyjadę. Tak ci zależy na tym domorosłym winiuszu? Nie byłam powodem niczyjego cierpienia i nadal nie chcę być. No więc dobrze. Zapomnijmy o tym wszystkim. No widzisz, Gogo, no wiedziałam, że jesteś dobry. To nie dobroć, Kasiu. To miłość. Grzeje pan wino. Proszę, niech pan sobie nie przeszkadza. Dla pani hrabiny. Jak zawsze. A czy można starym zwyczajem skosztować? Naturalnie. Świetne. Ciocia ma rację, że nikomu innemu nie pozwala go przyrządzać. Panno Kasiu, chciałem panią przeprosić. Za co? To przecież Gogo zachował się dzisiaj niespornie. Ja powinnam pana przeprosić. Ani mnie? No tak, za niego. Wie pan, czasem wydaje mi się, że Gogo wcale się nie zmienił. Tak samo zazdrosny, nieopanowany. Niech pan sobie wyobrazi, że wydawało mu się, że pan swoją kompozycję napisał z myślą o mnie. Panno Kasiu... Zabawne, prawda? Tłumaczyłam mu to, no i śmieliśmy się z tego pomysłu i ja, i mój narzeczony. Jak to? Narzeczony? A tak. Zaręczyliśmy się. I niedługo już odbędzie się nasze wesele. Pozwoli pani złożyć sobie najszczersze życzenia. Dziękuję.
kochani, kobieta, la femme, podziela z małżonkiem jego radości, podwaja kłopoty, a potraja wydatki. A lubo od dłuższego czasu różne na moją wolność czyniono zakusy, to jednak udało mi się jakoś uchować. Ale teraz, gdybym był na miejscu Boga, skapitulowałbym. Parole d'honneur! Kochana Kasiu, drogi Gogo, bądźcie szczęśliwi, albo ze mną będziecie mieli do czynienia. A ja piję za zdrowie dwóch najcudowniejszych kobiet. Najcudniejszej matki i najcudniejszej żony. Maciek. Znowu odpoczywasz. Już wszystko przygotowałem, ojciec. A. Wpadnę na chwilę do domu. Matka się gdzieś bardzo źle czuje. Tylko wracaj prędko. Pomożesz mi. Cię męczy. Gogo. Synku. Mamo. Mamo. Maciek. Czy ty mi, Maciuś, możesz przebaczyć? Czy ty mnie choć trochę kochasz? Tak, mamo. Kogóż mam kochać prócz ciebie? Ciebie mam jedną na świecie. Ciężkie miałeś życie, Maciuś, przeze mnie. Ciężko musiałeś pracować. A przecież... Ależ, mamo. Maciuś! Biegnij prędko po księdza. Muszę się wyspowiadać, bo będzie za późno. Prędzej. Do swej, do matki. Chcę ci coś powiedzieć. O, prędzej, chłopie, prędzej. Matuliu. Maciuś, biegnij prędko po pannę Kasię. Matuchno. Prędzej, bo nie zdążę. Prędko, prędko. Kasiu, ja mam tyle racji. Naprawdę. Zresztą, ty może lepiej wiesz ode mnie o tym. Jestem lekkomyślny, nieopanowany, nie lubię pracować, wyniosły. To ładna historia. A dlaczego mi wcześniej o tym nie powiedziałeś? Oj, Kasiu moja, ale ciebie tak strasznie kocham, że gdybyś mi powiedziała, masz życie w chlebie i wodzie, bo inaczej odejdę od ciebie. To naprawdę, żyłbym o chlebie i o wodzie. Jesteś bardzo kochany, Gogo, ale na szczęście to ci nie grozi. Przepraszam, pan. Pan hrabia wybaczy.
Moja matka błaga panią, żeby pani do niej na chwilę przyszła. Bardzo cierpi. Dobrze, w tej chwili idę. Wybacz mi, Gogo, prawda? Moja wielka wina. Mój wina. I wtedy ich zamieniłam. Tak. Zamieniłam. Jak to? To znaczy, że... Że Gogo jest moim synem, a Maciuś jest synem pani hrabiny. Michalinko, co Michalinka mówi? Nie, przecież to jest niemożliwe. To święta prawda. Ksiądz kanonik kazał ją wyjawić. I w obliczu Boga ją panience wyznaje. Zamieniłam. Nie raz. 100 razy chciałam powiedzieć całą prawdę. Ale odwagi nie starczyło. I Aleksander mówił, że jak się dowiedzą, to nas stąd wypędzą. Ślicznie panience w tej sukni. Wszystko ten znak rodzinny, który pani hrabina zauważyła. Znak? Jaki? Ja go mam. I on go też ma. Kto? Mój syn. Gogo. Mąż pani. Ale pani go teraz nie rzuci. Prawda? Aleksandrze, muszę z Aleksandrem pomówić. Proszę iść na górę. No i cóż, Gogo, jesteś szczęśliwy? Bawą moją. Tylko dlaczego Kasia nie wraca jeszcze od Michalina? Biedna ta Michalinka, zawsze mówiła, że będzie tańczyć na twoim weselu. Aleksandrze, przed chwilą umarła wasza żona. Przytomnie umarła? Tak. I przed śmiercią powiedziała mi o swoim ciężkim grzechu. O jakim grzechu mogła powiedzieć? Powiedziała, że przed laty zamieniła swojego syna na syn pani hrabiny. Że zamieniła dzieci? Tak. Pani hrabino, przecież ludziom przed śmiercią w gorączce takie przewidzenia się zdarzają. Nie, to nie była gorączka. Powiedziała więcej, że Aleksander był jej wspólnikiem. Ja wspólnikiem? Sama zamieniłam. Przysięgam. Więc to prawda. To tylko chciałam wiedzieć. O, Kasia, panowie, za to, że jej tak długo nie było, musimy ją ukarać. Ale karny taniec! Karny taniec! Thank you.
przepraszam pana. Jestem bardzo zmęczona. No, teraz już mi się nigdzie nie wymkniesz. Pan Gogo, ja muszę z tobą pomówić. Dobrze, o co chodzi? Nie, ale nie tutaj. Chodźmy. No więc o co właściwie chodzi? Czy to coś poważnego? Tak. Oj Boże, wiesz jak ja nie lubię poważnych rozmów. Słuchaj, Michalinka umarła. I wyznała, że Maciek jest jedynym synem twoich rodziców. Nie rozumiem. Kimże w takim razie ja jestem? Też ci to wyznała? Tak. Jesteś jej synem i Aleksandra, Maciejem z Udru. Ja Maciejem z Udru? No wiesz. Nie no, słodka moja kochana Kasinko. Tak się przejmować takimi głupstwami. To nie są głupstwa, Gogo. To prawda. Aleksander to potwierdził. Kasiu, no jesteś rozsądną dziewczyną. Nie zaczynałabym tej rozmowy, gdybym nie wierzyła, że to jest prawda. No wiesz, Kasiu. Bardzo mi przykro, że właśnie ty dałaś się wciągnąć w tę brudną intrygę. Niezły spisek. Umierająca matka, stary sługa i ten gagatek. No, jestem przekonany, że on jest główną sprężyną tej całej afery. Już ja się z nim rozprawię. Gogo, na nieszczęście jest jeszcze jeden dowód decydujący. A cóż za dowód? Czy ty masz znamie tutaj? Ja mam znamie. I zmarła ma ten znak również. Ja mam znamie. Mój drogi, biedny chłopiec. Kasiu, słuchaj, chodźmy tam. Chciałbym zobaczyć zmarłą. Zakończyła już życie, z którego nic nie miała. Że przez całe życie ciężko pracowała, byli mnie jakoś nakarmić i odzieć. A ja nic w zamian dać nie mogłem. Powiedziałaś mu wszystko. Co? Go? Powiedziała panu. Winszuję. Kogo? Winszuję. Panie hrabio Czyniecki. To straszne. Ja synem tej kobiety. Co za poniżenie. Słuchaj, byłeś zawsze człowiekiem uczciwym, człowiekiem honoru i teraz wiem, że postąpisz odważnie i uczciwie. Chodź, Gogo. No zostaw tego szczęśliwca na chwilę i chodź do nas. Należy mi się taniec, królowo. I mnie? I mnie? Ślicznie wyglądasz. Może jednak... Aha, czekaj! Muszę się przyjrzeć, jak wygląda człowiek szczęśliwy. Thank you.
Mamo. Co, dziecko? Na chwileczkę. O, przepraszam, ale... Kasiu, chcę dzisiaj szaleć. Jun wrew poli. Stary koń kawaleryjski usłyszał pobudkę. Allons dansez, moi dobrodzieje. Nie, dziękuję, panie Sarajewo, nie pędzę. Mamo, ratuj. Uspokój się, Bogu. A bo to takie straszne, ja oszaleję. Na miłość boską, co się stało? Michalinka umarła. Umarła, biedaczka. A przed śmiercią wyznała księdza, potem Kasi, że ja jestem jej synem. Że zaraz po narodzinach zamieniła. Boże, nie, to niemożliwe. A na dowód tego powołała się na znamie, które ona ma i ja mam. Koniec świata. Finalement, panie, nic nie rozumiem. Więc ostatecznie, kto jest kim? Czy Gogotyniecki to Maciek Zudra, czy Maciek Zudra to Gogotyniecki? Nic podobnego. Gogotyniecki to Maciek Zudra, a Maciek Zudra jako Gogotyniecki. No. I znowu się mylisz, jak zwykle. Maciek Tyniecki jako Gogo Zudra i Gogo Zudra jako... Cii. Przysiągłbym, że to Maciek, ale już nic nie wie. I jak ja mam teraz mówić do niego, panie Maćku czy Gogo? Widocznie nie wie jeszcze, że już nie jest Maćkiem. No i co teraz będzie? I co teraz będzie? Właśnie, co będzie? C'est la chose. Została odkryta rzecz ważna, dotycząca ciebie i mnie. Dlatego cię tu wezwałam. Usiądź. Dziękuję, pani hrabino. Usiądź. Michalina Zudra, umierając, zeznała, ona nie była twoją matką. Popełniła zbrodnię, zabierając mi ciebie. Niech jej Bóg przebaczy. Jak to? Ja? Tak. Sprawdziłam wszystko. Jesteś moim synem. Odzyskasz teraz tytuł. Majątek i mnie, twoją prawdziwą matkę. Pani hrabini. Będziemy musieli przyzwyczaić się do tego. Dotąd darzyłam miłością macierzyńską twego mlecznego brata. Przywykłam do niego, jak Michalinka do ciebie. Przepraszam. Kochałem ją. Ona mnie. Przecież mnie wychowała. Zachowaj o niej jak najlepszą pamięć, synu. Zanim pokochasz mnie jak matkę. Może pan mecenas zechce w tej sprawie zabrać głos? Pan hrabia został już poinformowany szczegółowo. Zostaje jeszcze tylko jedna sprawa. Otóż istnieje pewien uzus, jak to niewątpliwie panu hrabiemu wiadomo, iż w podobnych wypadkach osoba przejmująca majątek udziela osobie zrzekającej się go pewnego odszkodowania. To też chciałbym usłyszeć z ust pana hrabiego, jaką wybiera stosownie do tego uzusu formę odszkodowania dla swego mlecznego brata. A co to znaczy, panie mecenasie? Uzus. No, uzus to zwyczaj. Prawo zwyczajowe. I
według tego uzusu ja powinienem dać memu mlecznemu bratu odszkodowanie. Mhm. Ale chciałbym się dowiedzieć, za co mam mu dać to odszkodowanie. Mój synu, nie stawiasz sprawy ładnie. Przecież pomijając już wszystko inne, to twój brat, mleczny brat. A czy ten brat pamiętał o tym dotąd, że ja także jestem jego bratem? Mam mu dać odszkodowanie, ale za co? Czy za to, że studiował w najdroższych uniwersytetach, że poznał cały świat, że nigdy w życiu nie zaznał, co to bieda, że przez całe życie miał wszystko, a ja nie miałem nic, więc za to mam mu dać odszkodowanie? Więc chcesz skazać brata na nędzę? Na nędzę? Nie. Jest młody, zdrów, może pracować. Nie tak dzisiaj łatwo o odpowiednią pracę. A cóż to znaczy odpowiednia praca? Jeśli hrabia Tyniecki mógł przez długi szereg lat we własnych dobrach być pomocnikiem rządcy, to może chyba być nim również i pan Zuber. Dosyć! Skończmy z tym! Kasiu, ja zajmę cię tylko chwileczkę. Okazało się, że wraz z nazwiskiem straciłem wszystko. Nie chcę korzystać z twojej wspaniałomyślności. Jesteś wolna, Kasiu. Ja nie skorzystam z tej wolności, Gogo. Kasiu, możeś ty mnie źle zrozumiała. Ja nie mam nic. Jestem nędzarzem. Rozumiesz, dosłownie nędzarzem. Kogo? Co z tego? Przecież każdy z nas może pracować. Masz rację. Pracować. No widzisz, a ty myślałeś, że ja odejdę od ciebie tylko dlatego, że straciłeś majątek? Kasiu. O kurde. Kasiu, ja będę pracować dla ciebie jak szaleniec, jak niewolnik. Kasiu, wierzysz? Wierzę. Dziękuję ci. Wszystko jest przejrzane i książki doprowadzone do porządku, proszę. Jak to? Opuszczam próby. Pani? Dlaczego? Gogo jutro wyjeżdża. No tak, ale pani... Jestem jego żoną. A czy pani wie, że on nie będzie pani mógł zapewnić nie tylko dostatku, ale nawet zwykłych wygód? To przecież nic nie zmienia. A co gorsza, nie potrafi zarobić ani grosza. Myślę, że potrafi. A poza tym ja też mogę pracować. Pani? Jestem próżniakiem i pracy się nie wstydzę. Tak go pani kocha. Pan ciągle zapomina, że jestem żoną Goga. Przepraszam, ale tak pragnąłbym, żeby pani była naprawdę szczęśliwa. Przyszedłem mamie oświadczyć, że zmieniłem zdanie. Jakie zdanie? Co do tych pieniędzy. Będę Gogowi wypłacał 2000 miesięcznie i dam mu 20 000 na urządzenie się. Ach, ty. Co? Sądzi mama, że to za mało? No to mogę mu dać więcej. Tu nie o to chodzi, mój chłopcze. Była przed chwilą u mnie Kasia i oświadczyła w imieniu swoim i Goga, że gdybyś nawet zechciał dać im jakieś pieniądze, to oni nic od ciebie nie przyjmą. Tak powiedziała. Thank you.
Nie żałujesz, Kasiu? Nie. Nie lękasz się? Czego? Nędzy. Nędzy? A cóż to? Czy myślisz, że dwoje takich ludzi jak my nie potrafi sobie dać rady w życiu? Naturalnie, Kasiu. Znajdziesz pracę, wynajmiemy sobie małe mieszkanie. No, na razie jakieś 5 pokoi. Nie za mało, kochana? 5 pokoi? Wiesz, ja mam tak poważne stosunki w Warszawie, że bez trudu znajdę sobie odpowiednie stanowisko. I będziemy szczęśliwi. Zobaczysz, bardzo szczęśliwi. Ugotować ryż w wodzie osolonej z masłem, gdy trochę podgotowany, zmieszać z cebulą pokrajaną i usmażoną na maśle. Sól. Ja tu w sprawie komornego, proszę pani. A, no przecież mówiłam, że w tych dniach się zapłaci. No ja wiem, proszę pani. Ale gospodarz nie chce dłużej czekać. Mówi, że to już przecież za 3 miesiące się należy. Tak, no więc proszę gospodarzowi powiedzieć, że mój mąż dostał bardzo dobrą posadę w firmie samochodowej. A dobrze, powiem. Chociaż to przecież 3. posada w tym miesiącu. Mój mąż, proszę nic nie mówić o komornym, proszę pana. Co tam znowu? Bo tu o te wody się rozchodzi. Magistrackie romanse. Moje szanowanie państwa. No i co, zadowolony jesteś z nowej posady? Wiesz, ja żeby uczcić ten dzień, to zrobiłam twoje najbardziej ulubione potrawy. Niepotrzebnie się trudziłaś, moja kochana. Jak to? Znowu? O, dłużej tego znieść nie mogę. Słuchać rozkazów ludzi, którym dawny chleba tyniecki kazałby czekać przed pokojem. No więc już i po tej posadzie. Trudno, znajdziesz inną. Nawet nie będę jej szukał, dosyć mam tego. Gogo, jesteś przewrażliwiony. Przewrażliwiony, może. Czasami zdaje mi się, że słyszę swój własny śmiech, kiedy pan Zudra musi żebrać o pracę. Ale szukanie pracy nie jest żebraniną. Może dla innych, dla mnie tak. Nie, Kasiu, ja już nie mogę dłużej. To ponad moje siły. Jak długo to może trwać? Miesiąc? Dwa? I co dalej? Ja w ogóle nie wiem, jak ty sobie dajesz radę z tym wszystkim. Przywieźliśmy ze sobą przecież grosze. No, to nie jest takie trudne. Trzeba tylko znać parę czarodziejskich zaklęć. Tylko, że ja zdaje się tych zaklęć nigdy nie poznam. Ach.
400 złotych. A więcej nie można? Nie. No to proszę. Proszę. Następna, proszę. Proszę. Kasia! Pan sobie... Aha, jak się masz? A cóż ty tu robisz? Bo ja przyszedłem zastawić starą papierośnicę, a właściwie cały balast sympatii do niej przywiązany. Pamiątka rodowa. Mój pradziad zastawiał, mój dziad zastawiał. O, nobles oblige, więc muszę i ja. Ale skąd ty tutaj? Ja znajoma wstydziła się załatwić tutaj coś, no i ja ją wręczyłem. Aha, no ale chodźmy stąd, bo tu podsłuchują. Może pójdziesz ze mną na półczarnej? Dobrze. Aha, żeby jakoś urządziliśmy się. Gogo dużo pracuje, pogodził się szybko z nową sytuacją. Mhm. I słowem jesteśmy szczęśliwi. No, kiedy mówisz, to pewnie wiesz. A teraz, Kasiu, powiedz mi prawdę. Powiedz jak przyjacielowi. Kiedy ja sama nie wiem już, co mam mówić i co robić. Gogo jest tak strasznie przygnębiony. Stara mu się dodać otuchy, ale to nic nie pomaga. Żebym ja mogła znaleźć jakąś pracę. Zaraz. O, pardon, un moment. Comment ça va, mon cher? Chodźmy, proszę. Kasiu, pozwól sobie przedstawić. Pan dyrektor Kolicz, dyktator koncertowy. Pani Kasia, najbardziej urocza kobieta ze wszystkich, jakie znałem. A znałem ich wiele. Kasiu, możesz panu dyrektorowi Koliczowi w jego pracy wyświadczyć nieocenioną usługę, a w zamian za to on obsypie cię złotem. Te, tak mi powiedział. Powiedziałeś czy nie? Prenez place, je vous en prie. A co ja mogłabym robić? O, będziesz pisała sonaty, kwartety, no. Możesz chyba pisać muzykę. Ja sonaty? Tak, na początek niewłasne. No. A gdyby panią interesowała ta nudna praca, chociaż przepisywanie nut nie jest zajęciem zbyt urozmaiconym, ani dobrze płatne. O, proszę pana, bardzo. No oczywiście, że nie jest dobrze płatne, bo obdzierasz ze skóry swoich pracowników koncertowo, ty harpagonie. No ale jakieś głupie 250 złotych przydałoby się jej na fatalaszki. Nespa? 250. Wiedziałem, że cię z sumienia ruszy. Ty, stary zatwardziały szejloku. Więc dla okrągłości powiedzmy 300. 300. Ale to może trochę za dużo. Jeszcze słówko, a dostaniesz 500. 500. Wiedziałem, że ostatecznie uczciwość w tobie zwycięży. Brawo, brawo, brawo. Panie Severinie, jak ja się panu odwdzięczę. A więc od jutra bierzesz się do roboty. Sesa. Proszę. Doskonale się udało. Ta stara pijawka koncertowa omal nie zemdlała. Wreszcie udało mi się uspokoić Kolicza, że te 500 złotych dla Kasi będzie otrzymywał co miesiąc ode mnie. Ale czy Kasia nie domyśla się mego udziału w tej sprawie? A, nic podobnego. A co z Gogiem? Swoim postępowaniem doprowadza tę biedaczkę do rozpaczy. Więc znowu będzie pracowała na tego wałkonia. Ależ on nie pozwoli na to, to niemożliwe. Pozwoli. Kiedy mówię, to pewnie wiem. Nie dlatego, żeby Gogo miał być specjalnie zły, nie. To po prostu słaby człowiek. A słabi ludzie zbyt prędko przyzwyczajają się do najbardziej nawet upokarzającej sytuacji. Voilà! Słuchajcie, no i co dalej? No i co dalej? Co dalej? Szaleć! Od lokalu do lokalu! Do
Odpowiadaj! Hugo, proszę, nie podnoś tak głosu. Boisz się, żeby ktoś nie usłyszał, że krzyczę na ciebie? Nie krzyczysz na mnie, krzyczysz przy mnie. Więc nie chcesz mi powiedzieć, skąd to masz? To ja ci powiem. Teraz wiem, dlaczego nigdy dla mnie nie masz czasu. Dlaczego jesteś taka zajęta, taka zapracowana? Bo w tajemnicy przede mną spotykasz się z tym parobkiem. Hugo! Romansowaliście, kpiliście sobie ze mnie, a na pamiątkę wierna, kochająca żona schowała sobie ten skarb. Och, jakiś ty niesprawiedliwy, jaki głupi, bez serca! Kasiu! Kasieńko! Kasiu! Tak, zgubiła pani ten. Trzeba będzie prosić pana Tynieckiego, żeby dostarczył nowych zebrosz. Wyobrażam sobie, jaki będzie wściekły. Właśnie teraz mieliśmy zacząć próby. No strasznie mi przykro, pani dyrektor. A przykro, 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 no. Ale to nam nut nie zwróci. Jeszcze raz bardzo przepraszam. No niech pani tu zaczeka. Pani Kasiu. Pan Maciek. Co za niespodziewane spotkanie. Właściwie to... Od razu mam do pana prośbę. Ale wiem o wszystkim. Dyrektor Kolesz mi powiedział. Ja dla pani gotów jestem 100 razy napisać tę samą kompozycję. Przecież to pani własność. Moja własność? Ten utwór zawdzięcza swoje istnienie tylko pani. Nie. Gdyby nie lekcje muzyki, których mi pani udzielała, nie nauczyłbym się niczego. Proszę, niechżeż pani usiądzie. Pani Kasiu, czy mogę mówić z panią szczerze? Proszę. Nigdy nie chciałam wtrącać się do pani życia. Ale to jest niedopuszczalne, aby pani musiała tak pracować na siebie i na męża. Ale przecież Gogo robi wszystko, żeby znaleźć pracę. To nieprawda. Pan wie? Wiem o wszystkim. O przykrościach, na które pani jest narażona z jego strony. Tego nie wolno pani dłużności. Ten człowiek nie jest pani wart, to pasożyt. Panie Maćku, ja nie upoważniłam pana, aby pan tak mówił o moim mężu. Żegnam pana. To znaczy, że nie wolno mi więcej pani widywać. Tak będzie najlepiej dla nas trójka. Pani Kasiu, zrobi pani tak, jak pani zechce. Ale zaklinam panią. Niech pani spełni moją ostatnią prośbę. Niech pani będzie na koncercie. Wiedząc, że pani go słucha, będę wierzył, że zwycięży. A potem wyjadę. I więcej już mi pani nie zobaczy. Przyjdę. Pani Kasiu, na pewno? Na pewno. Więc wybierasz się na koncert tego geniusza? Tak. Tylko nie myśl, że ja jestem zazdrosny o tego grającego oficjalistę. Nie, nie myślę tak, Gogo. Chodząca doskonałość. Co masz mi do zarzucenia, Gogo? Ja do zarzucenia? Tobie? A czymże ja jestem wobec ciebie, wobec takiej męczennicy? Tylko ty nie chcesz pamiętać o tym, że ja dla ciebie wyrzekłem się wszystkiego. Czego się dla mnie wyrzekłeś? Majątku, tytułu, nazwiska. Dla ciebie, tylko dla ciebie. Musiałeś. Nie musiałem. Miałem inne wyjście, mogłem ukryć prawdę. A teraz, kiedy wiem, jak pogardzasz mną za to, że nie pracuję, że nie zarabiam,
to żałuję, że nie wybrałem tego innego wyjścia. Ja nie potrafię pracować. Nie umiem, no nie umiem! Ty się uspokój! Przez ciebie stałem się niczym. Nawet nie wiem, kim jestem. Tobie, tylko tobie mam co do zawdzięczenia. Nienawidzę cię! Nienawidzisz. Ja wiem, o kim ty wciąż myślisz. Wiem! Tak. Masz rację. Kocham go. Kasiu! Zastałem panią Kasię. Nie. Mojej żony nie ma w domu. Pobiegła na pański koncert. Wobec tego pan chce się z nią spotkać. Ale pan zostanie tutaj. Musimy się nareszcie rozmówić. Gdyby pan nie przyszedł do mnie, to ja bym przyszedł do pana. Ja nie pozwolę odebrać sobie Kasi, rozumie pan? Uczyniłbym to chętnie, gdybym mógł. Ale niestety, to ode mnie nie zależy. Nieprawda! Ja wiem, że to wyłącznie zależy od pana. Ja wiem, że nie zachowuję się jak mężczyzna, ale co mam robić, kiedy powiedziała mi, że kocha pana? Kasia? Mnie? Niech pan nie udaje, że pan o tym nie wiedział. Dlaczegoż więc nie porzuca mnie? Tak, to pan chciał zapytać. Bo jej zdaniem byłoby nieszlachetnie porzucać człowieka zdeptanego przez życie tak jak ja. Rozumie pan? Chcę panu coś zaproponować. Tego dnia, gdy oddał pan mi wszystko, nazwisko, tytuł, majątek, zachował pan sobie jedno, najważniejsze. Zachował pan Kasię. Sama zgodziła się ze mną zostać. Ale jest z panem nieszczęśliwa. Sam pan mi to przed chwilą powiedział. I dlatego niech pan jej zwróci wolność. A ja panu zwrócę majątek. Czy uważa mnie pan za tak podlego, że może mi zaproponować sprzedaż Kasi? Nie. Ale siłą pan jej nie zatrzyma. Ona przecież i tak odejdzie od pana. Niech pan pomyśli. Zostanie pan z powrotem właścicielem ordynacji. Nie będzie pan potrzebował robić długu, poniżać się. Będzie pan mógł używać życia tak jak dawniej. Dam panu natychmiast pisemne zobowiązanie, a pan ze swej strony zgodzi się zwrócić jej wolność. Więc? Thank you.
Gdzie jestem? Kasiu. Kasieńka. Co to właściwie było? Nie myśl o tym dziecku. Ja wybiegłam z domu, a potem szłam jakimiś ulicami. To było strasznie, strasznie. A potem nic. Czy ja tutaj jestem długo? Jesteś tu już od paru tygodni, ale teraz już wszystko dobrze. Dobrze. A Gogo? Gogo, on to pewnie jest. A przyjedzie po mnie? Nie, nie przyjedzie. Maciek oddał mu wszystko, co miał. Za twoją wolność. Wolność? Prócz tego kawałka ziemi, prócz prudu. Mam tylko was dwoje na całym świecie, ciebie i Maćka. Tak bardzo chciałabym, żebyście byli obydwoje szczęśliwi. Panie Maćku, niech pan sobie nie przeszkadza. Można spróbować? Naturalnie. Starym zwyczajem. Mam wrażenie, że to było wczoraj. Mnie się wydaje, że to było bardzo dawno. Strasznie bym chciała zapomnieć o tym wszystkim, co było po moim wyjeździe z Prudu. Kasiu. List do jaśni pana. List od Goga. Od Goga? Proszę przeczytać. Drodzy moi, jestem na kresach. Pracuję. Zrozumiałem swoją poprzednią bezwartościowość. Teraz już wiem, co powinno być treścią życia. Życzę wam z całego serca szczęścia, Gogo. Tu jeszcze coś jest. Moje zobowiązanie. Podarte. Zaczął pracować. Kasiu, czy wrócimy do naszych codziennych zajęć? Tak. Jakie ma pani dla mnie dyspozycje? Proszę sobie nalać wina. I wypijemy za nasze jutro.